za moimi plecami budynek. Budynek, który wielokrotnie był przedmiotem różnych decyzji politycznych. I tak przypomnę, że wystąpiono o pozwolenie na budowę, na przebudowę tego budynku, na to, aby tutaj zrobić centrum konferencyjne, centrum biznesowe. Przypomnę, informowałem kilka miesięcy o tym, że ten budynek, że to pozwolenie, ten wniosek został wycofany z urzędu. Otrzymaliśmy również jako mieszkańcy Radomia informację, że ten budynek będzie zburzony. Dziś mogę powiedzieć Państwu, że Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków rozpoczął procedurę wpisania tego budynku do ewidencji zabytków. Wierzę, że jesteśmy w stanie tutaj temu obiektowi przywrócić dawną świetność, jesteśmy w stanie przywrócić tutaj funkcjonalność. Wierzę, że wspólnie jesteśmy w stanie podjąć takie decyzje, które spowodują, że Agencja Rozwoju Przemysłu przebuduje ten obiekt tak, jak planowała, że ta dokumentacja, która została przedstawiona w Urzędzie Miejskim, do której złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, może do tego urzędu wrócić. I nie jest prawdą, że ten budynek jest w stanie katastrofalnym.